Cieszycie się, że lecimy? I find that I'm always having to make amends for shortcomings. Jesteśmy na lotnisku, cali i zdrowi, troszkę poddenerwowani, bo tutaj już sytuacja była podbramkowa, że nie wzięliśmy samochodu, gry, którą specjalnie na tą podróż kupiliśmy, żeby dzieciaki w samochodach miały coś ciekawego do roboty, nie tylko tablety. I okazało się, że jednak to wszystko jest, także zaczynamy wakacje. Wylądowaliśmy. Jest środek nocy, godzina 3 naszego czasu. Mamy przesunięcie o 3 godziny. Wylatywaliśmy o godzinie 22, ale tutaj na miejscu mamy godzinę 12. Ciekawa jestem, czy ktoś z was domyślił się już, dokąd poleciliśmy. Zaraz wszystko się wyjaśni. Haniu, gdzie jesteśmy? Las Vegas. No właśnie, skoro są kasyna, nawet na lotnisku, to tylko może być Las Vegas. Zrobiliśmy spacer po Las Vegas Boulevard o godzinie 2:30 w nocy i powiem wam tak, że Las Vegas nie ma tak stricte na naszej liście wycieczki. Raczej to jest miejsce po prostu, do którego przylecieliśmy, bo stąd łatwo dostać się do kanionów, bo taki jest cel, ale o tym opowiem wam jutro. Natomiast chciałam tylko skwitować ten spacer samochodowy, że o dziwo, jak na piątkowy wieczór o 2:30 w nocy w Las Vegas, no tłumów nie widać, to po pierwsze. Po drugie, faktycznie robi to wrażenie. Nigdy nie interesowało mnie Las Vegas i nigdy nie miałam marzenia się tutaj pojawić, ale fajnie jest się przejechać tą ulicą i cieszę się, że tak udało się nam tutaj zarządzić tym czasem, że przynajmniej przez 5 minut mogliśmy zobaczyć, w sumie to są najważniejsze, w Las Vegas z poziomu samochodu. Tak. Teraz jedziemy już do hotelu. Powinniśmy w nim być za kilka minut, za 12 dokładnie, czyli jesteśmy bardzo blisko centrum usytuowani. I jutro ruszamy na wycieczkę, także na dzisiaj już kończę i zobaczymy się już jutro. Spędzona w prawdziwym, naprawdę prawdziwym amerykańskim motelu z cuchnącym domestosem i cifem. Nie wracamy tutaj szybko, mam nadzieję. Ale za to teraz jedziemy po zakupy, które zamówiłam online. W ogóle taka ciekawostka. Zamówiłam zakupy na drogę, jeszcze będąc u nas w domu.
I właśnie jadę po odbiór ich. Jest tutaj taki odbiór przy krawężniku, tak to się nazywa, po tłumacząc na polski. Więc jedziemy do Walmartu, a potem jedziemy do Dinera na śniadanie. I tak zaczynamy naszą przygodę z parkiem Zion. Dzisiaj ruszamy do Zion. Cieszymy się straszliwie, będzie zimno, ale będzie pięknie. Egzotyka pełną parą, wszędzie palmy, bardzo szerokie drogi, pustynny klimat, czuć na odległość i przecudne góry w tle. Super, super, naprawdę, jakby, wiecie, ogląda się vlogi, ogląda się filmy, dokumenty i wie się, jak to miejsce wygląda zewsząd, ale jak tu się jest, to dopiero to jest moment, w którym można poczuć to miejsce i tak naprawdę jego doświadczyć. Także fajne uczucie. Scrambled eggs, a tu mamy, czyli jajecznica, a tu mamy jajka po benedyktyńsku, miały być moje, a zżera on. Najszerszy pas zieleni oddzielający dwie autostrady, dwie nitki autostrady, jakie widziałem. No tak z 20 pasów jeszcze mogą usadzić, nie? Tak. Zastanawiam się, co już zdążyłam wam powiedzieć, a czego jeszcze nie. Przede wszystkim pewnie nie powiedziałam, że będziemy przekraczać granicę kolejnego stanu. Dzisiaj jesteśmy w Nevadzie, a już za chwilę będziemy w Utah. I co ciekawe, zmieni się też nam czas i to kilkukrotnie, a w niektórych miejscach to będziemy mogli się gubić tak porządnie, bo słyszałam, że nawet ludzie mieszkający pomiędzy dwoma stanami mają problem z określeniem godziny. My mamy teraz godzinę 11:30, ale tam, gdzie zmierzamy, jest godzina 12:30 już, więc te zmiany czasu będą nas pewnie dotykać i śledzić przez tą całą podróż i dręczyć, bo no niestety przez to faktycznie trzeba uważać na to, do której godziny jaki park jest otwarty. My jedziemy teraz do, powiedziałam to? Do National Zion Park i będzie to epickie wydarzenie z kilku względów. Przede wszystkim bardzo możliwe, że zobaczymy śnieg w Zion, bo niestety, ale tutaj na obszarze, nawet w górach, to przed chwilą powiedziała koleżanka Sierra Nevada, które też tutaj są nieopodal, padał śnieg, co jest bardzo niestandardowe na tą porę roku. I tutaj u nas teraz, w miejscu, w którym jesteśmy, jest około 16 stopni, ale tam, gdzie zmierzamy, ma być 0 i porywisty wiatr. Także no nie będą to najprzyjemniejsze warunki do zwiedzania, ale myślę, że widoki nam wszystko wynagrodzą, więc zupełnie się tym nie przejmujemy. Jesteśmy przygotowani na mróz, wiatr, deszcz, także co nas nie zabije, to nas wzmocni. A ja już wam powiem, że doświadczenie tej pustyni i tego ogromu nicości, który się otacza, jest niewiarygodne i samo po prostu podróżowanie, siedzenie w samochodzie jest przyjemne, bo widoki są niecodzienne.
ekscytacji wzrasta z każdą milą. Porównania tego miejsca do Marsa albo do innej planety zupełnie nie są bezpodstawne, bo to jest inna planeta, to jest totalnie inny wymiar, niesamowite. Choć ciekawe jest to, że na przykład teraz przejeżdżamy przez rejon, w którym pojawia się trochę zielonych plam, więc jest tutaj pewnie jakoś bardziej wilgotno, no ale nie zmienia to faktu, że roślinność jest dość uboga. Powoli podejrzewamy, że nasz cel podróży to też szczyty gór zaśnieżone. Tego nie wiemy w 100%, ale okaże się na miejscu, czy faktycznie tam dotrzemy. Mamy jeszcze godzinę do celu. Kupiliśmy kartę America the Beautiful, która pozwala nam na wjazd do większości parków narodowych w USA. Zapłaciłeś za to, Olek, ile? $80? No, 85. I ważna jest przez cały rok, także prawda jest taka, że teraz mamy pretekst... Zwróci się na tym wyjeździe. O. Tak, zwróci się na tym wyjeździe, ale mamy też pretekst do tego, żeby w tym roku trochę więcej pojeździć, tak? No, no i słuchajcie, mamy taką sytuację, że dojechaliśmy do parku Zion, jest godzina 3:00 i my cały czas nie dotarliśmy do Visitor Center. W naszym planie wycieczki godzina, o której mieliśmy zacząć tutaj zwiedzanie, przewidziana, to była 13:00, tak? 12:00. Także połowa atrakcji, połowa szlaków, które sobie przewidzieliśmy na dzisiaj, już niestety nie będzie do realizacji. Co więcej, utknęliśmy w korku strasznym. W tym momencie poruszamy się, no nie wiem, mile na 10 minut. I teoretycznie mamy jeszcze 7 minut i jeszcze jedną milę do pokonania, ale nie wiadomo, do o której godzinie dokładnie dojedziemy, bo jest po prostu... dużo ludzi. I o dziwo, wszyscy nam mówili, że świetny termin sobie wybraliśmy na zwiedzanie, bo właśnie to jest okres, w którym nie ma tak dużo turystów, a mimo to jednak jest wszystko zapchane. No i te opóźnienia też wynikają z tego w ogóle, żeby było jasno. Wstaliśmy o godzinie 7 rano, mimo że przyjechaliśmy do hotelu o 3 w nocy. Albo już rano. Wstaliśmy o 7 rano, o 8 rano byliśmy w Walmarcie odebrać zakupy i jeszcze dokupić kilka rzeczy. Pojechaliśmy potem na śniadanie, na które musieliśmy czekać i cała akcja trwała od 9 do 10. I wyjechaliśmy około 10:30, straciliśmy godzinę na zmianie czasu. No i tym oto sposobem możliwe, że uda nam się zrobić jeden hike. Jeden szlak turystyczny, także sytuacja jest napięta i mam nadzieję, że po prostu już kolejne dni wycieczki będą wyglądały lepiej, bo będziemy lepiej zorganizowani, bo już nie trzeba robić zakupów, śniadanie jest w hotelu i wszystko to pójdzie po prostu dużo sprawniej. No i wieczorem można się przygotować, a nie, że lądujemy o 3 w nocy. No, także ten pierwszy dzień chyba trzeba było sobie od początku spisać trochę na straty i mniej wpisać w plan. W każdym razie zobaczymy, co się uda zrobić. Cieszą widoki, które są za oknem i no jest pięknie. A jeszcze ostatni komentarz odnośnie miejsca. Jest tutaj tak dużo takich nowoczesnych domków, takich wczasowych, że aż miło popatrzeć i myślę, że można byłoby sobie tutaj przenocować. Oczywiście nie mam pojęcia, jakie to są ceny, ale po prostu fajnie to wszystko wygląda. Wśród tych czerwonych skał, no genialnie. A przejeżdżamy przez... Chyba tu jest wjazd do parku. A tu jeszcze, proszę bardzo. No, mój Stefan, który robi już 3 ilustrację, wyklejankę, jest nie, super zajęty. Nie 3, 4. How are you doing? Good. Need a bet? Oh, yeah. Yep.
No to jesteśmy. Pogoda nas oszukała, ale w tą dobrą stronę, bo jest mega ciepło, jest pięknie słonecznie, miało być 0 stopni, jest 15. Także ja nie wiem skąd tą prognozę czerpie Google, ale nie, prawda jest taka, że tutaj pogoda po prostu może się zmieniać w każdej sekundzie. W każdym razie na ten moment jest przeładnie, jest godzina 15.30, idziemy pod visitor center i stamtąd odjeżdżają autobusy. Autobusem trzeba dojechać do różnych tras, którymi można sobie już przejść. Dostaliśmy mapkę, na której dostaliśmy informację, która z tych tras jest najłatwiejsza. Tych tras, które są trudne, jest dużo więcej i są one majestatyczne. Także myślę, że tutaj jeszcze nieraz wrócimy, jak nasze dzieci podrosną i będziemy mogli po prostu te trudniejsze trasy również zaliczyć. Tymczasem idziemy w drogę. W autobusie jedziemy na pierwszy punkt. Wybraliśmy sobie Lower Emerald Pond, tak się nazywa, tak? Tak. To powinno zająć nam godzinę pieszej wędrówki i może jeszcze uda nam się dojść do Weeping Rock Trail. To jest takie miejsce, gdzie spada wodospad i można przejść pod. Także no brzmi super. Zobaczymy, co nam się uda. W każdym razie na razie mamy super pogodę, czas słaby, ale wszyscy mamy dobre humory, także nie ma na co narzekać. I chcę jeszcze tutaj dodać, że fantastycznie jest to wszystko zorganizowane, bo pięknie macie, jest wszystko opisane na mapie, którą się dostaje od przewodnika przy wjeździe do parku. Jest napisane, które ścieżki są proste, które trudniejsze, które są bardzo trudne, dokładnie na którym przystanku trzeba wysiąść, ile czasu zajmuje dana trasa i jak długa jest, także rewelacja. Ja tam nigdy nie byłem, więc ja tego nie widziałem. Dobra, dzisiaj idziemy do góry też. Większość osób, która tutaj wybiera się zwiedzać te rejony, mówi, że to jest jedno z tych miejsc, w którym zdjęcia, filmy robią się same. Potwierdzam. Po prostu te widoki, tych widoków nie można do niczego porównać, a ich piękno poraża. Zion dla mnie znany jest z tego, że ma przepiękne, trudne szlaki. Można tutaj naprawdę doświadczyć mocnej adrenaliny i szczerze powiedziawszy, większość z tych szlaków wymaga sporych umiejętności. Myślę, że taki laik jak ja nie powinien się porywać na te trudniejsze szlaki tak o, bez przygotowania. Natomiast nie zmienia to faktu, że bardzo, ale to bardzo chciałabym zobaczyć jedne z tych trudniejszych, gdzie trzeba trzymać się łańcuchów i trochę modlić się o to, żeby nie spaść w przepaść, bo no, z bezpieczeństwem te szlaki mają mało wspólnego. Drugi szlak, o którym marzę, żeby zrobić tutaj w tym rejonie, to taki, który prowadzi przez koryto rzeki. Tutaj widzicie, obok mnie płynie rzeka i jest ona w niektórych miejscach na tyle płytka, że można nią iść. I wypożycza się do tego specjalny sprzęt, buty wysokie plus kije, które mają za zadanie uchronić nas przed wejściem w te głębsze rejony. Można sprawdzać, gdzie jest głębiej i gdzie jest płycej. No oczywiście na tą porę roku to nie jest dobra trasa, przy dzieciach tym bardziej, bo wiem, że są tam miejsca, gdzie woda może sięgać nawet po pas. Także nie jest tak zupełnie płytko, ale widoki są po prostu
majestatyczne, cudowne. Także mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się tu wrócić albo z większymi dziećmi, albo po prostu samodzielnie i doświadczymy tego, bo ta namiastka, którą dzisiaj mamy, może nas ochocić chyba każdego, żeby tu wrócić i eksplorować inne trasy. Jest cudownie! Trzeba było robić stretching przed wycieczką. Nie powiedziałam wam jeszcze, że my podróżujemy z fantastyczną ekipą. Jest nas tutaj aż... Chwila, muszę policzyć. Ile? 10! Mamy 10-osobową ekipę, z czego 4 dzieci, ale jedno już takie wyrośnięte. I są to ludzie, których poznaliśmy za pośrednictwem YouTube'a. Także moja widownia. I staliśmy się tutaj dobrymi znajomymi, wybieramy się na różne wycieczki wspólnie. Także udało się nam zorganizować tak naprawdę pierwszy wspólny wyjazd, ale już spędziliśmy razem święta, Sylwestra, także takie znajomości dzięki YouTube'owi. Fantazja. It'll be a loop. Okay. So in this case, it's not. We're going to go back. Woohoo! It's so perfect. I don't know. No to zakładam kaptur, bo tutaj to tak... O, na aparat już mi kapie. Ale czad. Jak to jest świetnie! No i słuchajcie, tak trochę sobie płakałam, że przyjechaliśmy tutaj w takim okresie zimnym i właśnie, że zapowiadają deszcz i pogoda będzie taka dość kiepska, ale może się zmienić bardzo szybko, ale na ten moment możemy cieszyć się i doświadczać tego miejsca bez natłoku turystów. I jeżeli pogoda utrzyma się taka jak dzisiaj, no to jesteśmy szczęściarzami niesamowitymi. Także zobaczymy, co się wydarzy dalej, ale cudownie jest naprawdę przechadzać się tutaj bez tłoku ludzi, natłoku ludzi. I Jezu, jak to jest pięknie! To naprawdę było jedno z większych marzeń amerykańskich. Także spełniamy amerykańskie marzenie. Jedno z wielu oczywiście, ale dzisiaj jestem szczęśliwa na maksa.
wsiedliśmy na ostatni autobus. Patrz, my jesteśmy w tych samych kolorach. W ogóle nie no zwróciłam widzisz? Na to uwagi. Czy jednak jesteśmy małżeństwem. Zdążyliśmy na ostatni autobus prawdopodobnie, bo może jeszcze Olek mówi, że jakiś z góry jechać. I zmierzamy teraz do pod Visitor Center, gdzie zostawiliśmy samochód. Udało nam się zobaczyć tylko jeden szlak i to nie wiem w sumie czy do końca, ale najważniejszy ale i tak punkt było super. Został zaliczony i było no bajecznie, najpiękniej na świecie. I już wiemy, że tutaj wrócimy nie raz, na pewno. Patrząc na to, co tutaj można robić, to myślę, że atrakcji spokojnie by wystarczyło na kilka tygodni, jak nie miesięcy albo lat. Ale prawda jest taka, że można byłoby tutaj sobie przyjechać na całe wakacje według mnie, wziąć, wypożyczyć na przykład rowery, bo widziałam, że jest taka możliwość, chodzić właśnie po tej wodzie, wspinać się, przejść przez różne trasy. No atrakcji jest... Mamo, patrz! Close your eyes, hear the voice within calling. This heavy load got under your skin. Got the white knuckles holding on a tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for a collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, breathe in, breathe out. Look at the colors, colors. Jesteśmy teraz na Overlook Trail i powiem wam, że trasa nie jest wcale taka hop-siup łatwa, niby krótka, ale wszędzie tutaj, no z aparatem to zaczynam się już bać kręcić, bo po prostu boję się, że dzieci nie przypilnuje. Także chyba go odkładam i zobaczymy się już u góry, jak będziemy w miejscu widokowym, bo choć trasa jest przepiękna, to ręce mi drżą, także, ale jest gigantycznie, cudownie. Jesteśmy razem z Hanią w takiej kryjówce skalnej, gdzie przejdziemy sobie dalej. O, tam jest widoka, patrz, tam są ludzie. Aha. I tata i Stefan zawrócili, bo tutaj jest dość stromo i naprawdę trochę niebezpiecznie. Jakby tutaj także... Jakby tutaj były siatki wszędzie, to by wszystko było okej. Mhm. Proszę bardzo, takie strome podejścia są tutaj, a punkt widokowy, do którego idziemy, jest tam, gdzie słońce. Dumna jesteś, że doszłaś tak daleko? Tak. Sama? Mhm. Z mamą? Było łatwo? Tak. Tak? W ogóle nic nie, żadne miejsce nie było dla ciebie trudne? Jedno miejsce, tam gdzie się spinaliśmy. To było trudne, prawda? A bałaś się? Ty to jesteś dzielna dziewczyna. A to nawet mama się bała. Bała o ciebie przede wszystkim. A ciebie?
też kobiety dostajemy ładne widoki. You got the white knuckles holding on a tie. Keeping your fears bottled up inside. Heading for collision in the night. To really live you gotta die. No i w tym pięknym miejscu, nie wiem czy kończę vloga, nie wiem czy kończę film, bo w sumie nie wiem ile materiału nagrałam, ale kończymy na pewno dzisiejszy dzień. Zachód słońca zaliczony razem z Hanią. Wow, ależ miejsce. To jaka piękna, no dzień dobry. No cześć, liczna to. Jakie masz długie uszy. Jak pięknie skaczesz. Pa, pa. Szczerze powiedziawszy, ciężko tutaj zatrzymać nagrywanie. Po prostu każde miejsce jest warte zapisania, ale miejsca na karcie aż tyle nie mam. I myślę, że sami byście się znudzili, bo jednak po prostu to trzeba być tutaj i to widzieć wszystko na żywo, bo tak naprawdę żadne zdjęcia, żaden vlog, żadna kamera nie jest w stanie oddać tego, co można tu zobaczyć. A ogrom tego jest po prostu powalający, naprawdę niesamowite. Mogę być żywą reklamą dla tego miejsca, ale też przyznam, że jest tutaj naprawdę sporo bardzo trudnych podejść i ścieżek. Także ta, na której byliśmy przed chwilą, no to cieszę się, że Olek razem ze Stefanem zrezygnowali z tego przejścia, bo o ile może nie było jakoś bardzo trudno, o tyle po prostu były miejsca, że człowiek się bardziej stresuje o dziecko niż o siebie i lepiej dmuchać na zimne i w takich sytuacjach po prostu mieć rękę na pulsie i czasami odpuścić, więc cieszę się, że poszłam tylko z Hanią, a Olek został tutaj w samochodzie. A teraz możemy się cieszyć i tak widokami w trakcie drogi wspólnie i zmierzamy teraz, słuchajcie, do Bryce Canyon. W tym miejscu mamy zamówiony nocleg i zobaczymy, jaki hotel tym razem nam się trafi, czy też będzie śmierdzić domestosem. Oby nie. Na dzisiaj kończę vlogować, także do zobaczenia w kolejnych filmach albo w kolejnych ujęciach następnego dnia.